Cześć, to Zuza, witajcie na Książkowisku w trochę nowym formacie filmu, ponieważ z faktu, że w zeszłym tygodniu nie było reading vloga, więc nie powiedziałam Wam o żadnych książkach, które czytałam, postanowiłam zrobić taki mini wrap-up tygodniowo, powiedzmy 10-dniowy, gdzie podsumuję Wam wszystkie książki, które przeczytałam do tej pory w lipcu. Po tym filmie prawdopodobnie następnym filmem, który się ukaże, będzie vlog, gdzie już będę na bieżąco czytała różne pozycje, także wiecie, lepiej może pogadać o tych książkach teraz, kiedy mam je jeszcze na świeżo w pamięci, niż czekać aż do końca miesiąca i robić takie wielkie podsumowanie. Kręcę to w środku dnia na polu namiotowym i naokoło i jest trochę hałasów. Nie wiem, jak dobrze mikrofon będzie wyłapywał to wszystko, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Także bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Pierwszą książką, którą przeczytałam w lipcu, jest Biblioteka o północy Matta Haiga. Jest to książka, która bodajże w zeszłym roku robiła światową furorę, a w Polsce ukazała się dosyć niedawno. Ja czytałam ją normalnie po polsku, na Legimi. I jest to najnowsza książka tego autora, opowiadająca historię kobiety, której życie nie ułożyło się w najlepszy sposób i w wyniku jakby takiej kumulacji różnych okropnych rzeczy, które się wydarzyły, kobieta ta postanawia popełnić samobójstwo. Trafia w takie dziwne, niewyjaśnione miejsce, które właśnie nazywa się tą Biblioteką o północy, gdzie ma ona szansę spróbować różnego rodzaju innych żyć i zobaczyć takie klasyczne co by było gdyby. I główną zasadą tego wszystkiego jest to, że ona wybierając jakieś życie do, że tak powiem, przymierzenia, zostaje wrzucona w to życie w czasie teraźniejszym o północy. I jakby od tego momentu to życie żyje do chwili, kiedy jakby nie będzie chciała już w tym życiu być. No i taki jest jakby cały zamysł tej historii. Dokąd ona zmierza finalnie, oczywiście nie będę Wam mówić, natomiast wydaje mi się, że jest to na tyle prosty i oklepany schemat, że ja na przykład czytając jakby już samo założenie tej książki, co się będzie w niej działo, doskonale wiedziałam, dokąd, do jakiej konkluzji autor będzie dążył i co będzie chciał nam tą konkluzją przekazać. I wiem, że jest to książka, która dla wielu osób jest po prostu książką fantastyczną. Wiele osób mówi, że to jest w ogóle ich książka życia, albo taka książka, która zmieniła ich postrzeganie świata i tak dalej. Natomiast słuchajcie, dla mnie ta książka nie była niczym jakimś bardzo specjalnym. Według mnie momentami była trochę moralizatorska. Nie była ona zła. Bawiłam się przy niej dosyć dobrze i być może, że nawet kupię ją sobie na półkę, tak żeby móc ją na przykład komuś w przyszłości pożyczyć. Natomiast na pewno nie trafi ona do jakichś moich wielkich ulubieńców. Sam ten pomysł, że nasza bohaterka może wybrać sobie jakieś inne życie i zostać w nie wrzucona i nim trochę pożyć, zobaczyć, co by było gdyby, jest według mnie ogólnie super. Można by to ograć naprawdę na wiele fajnych sposobów, natomiast w tym konkretnym przypadku nasza bohaterka przykładowo, no nie wiem, podam Wam coś takiego, czego nie było w tej książce, ale co da Wam jakiś obraz. No na przykład nasza bohaterka myśli sobie, co by było, gdybym jako młoda dziewczyna zainteresowała się na przykład ochroną słoni. No i jest wrzucona w życie teraźniejsze, gdzie na przykład pracuje w jakimś rezerwacie i zajmuje się słoniami. Tylko że ona jest w to życie wrzucona bez żadnej wiedzy, którą tak jakby w tym życiu by zdobyła, w związku z czym ona nagle budzi się w tym życiu, gdzie zajmuje się słoniami, nie ma absolutnie żadnego pojęcia o słoniach, nie ma absolutnie żadnego pojęcia o miejscu, w którym jest, nie zna ludzi dookoła siebie, nie zna na przykład przyjaciół, których miała przez całe to życie, którym żyła. No i wiecie, nawet gdyby ta jej wersja siebie była po prostu najszczęśliwsza, zajmując się tymi słoniami, mających przyjaciół i tak dalej, no to nasza bohaterka tego nie zna i nie ma żadnych wspomnień z przeszłości, w związku z czym jak ma jej się takie życie spodobać? Uważałam, że to było troszeczkę nie fair, dlatego że jakby no, po co próbować inne życia, jeżeli z góry łatwo jest założyć, że nie będą one ci się podobały, ponieważ nie masz na przykład potrzebnej wiedzy, nie masz potrzebnych doświadczeń, nie masz potrzebnych jakichś takich różnych skillów, żeby w tych życiach no jakby z sukcesem istnieć. Więc to była jedna taka rzecz, która mi się nie podobała. I drugą rzeczą było to, że zakończenie tej książki, mimo że jakby przewidywalne, mogłoby być naprawdę fajnie ograne, ale według mnie wszystkie problemy naszej bohaterki rozwiązały się po prostu zdecydowanie za łatwo. Ta książka ma bardzo wielu zwolenników i wiecie, no ona nie jest źle napisana, ona przez tą książkę naprawdę bardzo szybko się płynie, łatwo się ją czyta. Ja sama czytając przygody naszej bohaterki w innych jej wcieleniach byłam wciągnięta w tę historię, chciałam dowiedzieć się, co było dalej. Te jej różne wcielenia były bardzo
bardzo urozmaicone, w związku z czym no, to wszystko było ciekawe, ale ogólnie rzecz biorąc, ta książka po prostu nie była do końca dla mnie. Kolejnymi dwoma książkami, które przeczytałam jakby niesiona na fali tego typu literatury, były dwie bardzo króciutkie pozycje Before the Coffee Gets Cold i Before the Coffee Gets Cold, Tales from the Cafe. Są to naprawdę dwie bardzo króciutkie pozycje opowiadające w taki dość epizodyczny sposób historię różnych ludzi i założenie tych książek generalnie jest takie, że w Japonii istnieje pewna kawiarnia, do której można przyjść i siadając przy pewnym konkretnym stoliku i śledząc pewne bardzo konkretne zasady, można podczas picia kawy przenieść się w czasie i spotkać się z kimś, kto w tej kawiarni kiedyś w przeszłości już był. Ma oczywiście jakby ta zasada bardzo wiele różnego rodzaju ograniczeń, jest pewien specjalny regulamin i przez kartę tej książki śledzimy różnego rodzaju ludzi, którzy przybywają do tej kawiarni właśnie po to, żeby z różnymi ludźmi ze swojej przeszłości się spotkać. Jednym takim ważnym założeniem, które mi się bardzo podobało, jest to, że cofając się w przeszłość, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wpłynąć na to, co wydarzy się w przyszłości. Czyli przykładowo, cofając się w przeszłość i mówiąc coś komuś, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wpłynąć na jakby zmianę ich teraźniejszego życia. To według mnie był bardzo ciekawy zabieg, który jednocześnie jakby rozwiązał problem, który zawsze pojawia się przy podróżach w czasie, problem właśnie ze zmianami jakby czasoprzestrzeni, zmianami w świecie jakby z przeszłości i z teraźniejszości. Mnie osobiście te książki się podobały, ja ich słuchałam w formie audio, jednocześnie pakując się, sprzątając, robiąc różne inne rzeczy i były to takie właśnie fajne, łatwe opowieści. Natomiast myślę, że te książki nie będą dla każdego, ponieważ pisane są one wybitnie japońskim stylem, bo jednak japońska literatura jest bardzo inna od tej europejskiej. Mnie osobiście ten japoński styl bardzo się podoba. Jest to bardzo taki oszczędny, prosty styl, który pokazuje w bardzo ciekawy sposób jakby różne japońskie zachowania, różne japońskie podejścia kulturowe. I czytając te książki, trzeba naprawdę jakby mieć w głowie, że to nie są ludzie w Europie albo w Ameryce zachowujący się wedle naszych standardów, tylko to są ludzie posługujący się jednak zupełnie innym kodeksem kulturowym. Generalnie jest fakt, że są to książki pisane prostym językiem i bardzo krótkie. Polecałabym je na przykład osobom, które chcą dopiero jakby zacząć swoją przygodę z czytaniem po angielsku. Kolejną książką, która dopiero co ukazała się na rynku amerykańskim, jest Malibu Rising, Taylor Jenkins Reid. Jest to ta sama autorka, która napisała Siedmiu mężów Evelyn Hugo oraz Daisy Jones and the Six. Są to książki, które ja osobiście bardzo, bardzo lubię, dlatego jak najszybciej po prostu jak się dowiedziałam, że ta książka Malibu Rising istnieje i już została wydana, chciałam ją przeczytać. I tutaj od razu mogę Wam powiedzieć, że mnie udało się przesłuchać tę książkę w audio za darmo i tutaj umieszczę Wam linka do strony, jeżeli jesteście tym zainteresowani. Jak wejdziecie sobie na tą stronę, to jest taki serwis, który jest księgarnią i sprzedaje również e-booki i jeżeli zapiszecie się tam na po prostu na okres próbny, to dostaniecie token na jednego audiobooka. I ja właśnie tak zrobiłam, zarejestrowałam się tam, użyłam tego tokena, żeby przesłuchać sobie to Malibu Rising i potem po prostu się stamtąd wyrejestrowałam. Na chwilę obecną niestety wersja papierowa tej książki waha się gdzieś tak w granicach 70-80 zł, więc to jest jednak troszeczkę dla mnie za dużo, żeby dawać za książkę. Także jeżeli dla Was również, no to jest to jakaś opcja, żeby po prostu jakby tę książkę pochłonąć bez płacenia dużej ilości pieniędzy. Ja tę książkę myślę kupię sobie w przyszłości, aczkolwiek powiem Wam, iż nie jest to moja ulubiona pozycja, jeżeli chodzi o te takie pozycje Taylor Jenkins Reid, gdzie ona pisze o fikcyjnych postaciach. I jakby gdyby ją zestawić z Siedmioma mężami Evelyn Hugo i Daisy Jones and the Six, to ta pozycja Malibu Rising zdecydowanie byłaby na ostatniej pozycji. W Malibu Rising, jakby oczywiście, no, jak po tytule można się domyślić, cała akcja dzieje się w Malibu, zarówno w czasie teraźniejszym, jak i w przeszłości. Mamy takie przeskoki czasowe, gdzie poznajemy ogólnie rzecz biorąc historię rodu Reeve'ów. Meg Reeve'a jest to postać, która pojawiła się już w książce Siedmiu mężów Evelyn Hugo. Była to postać bardzo, bardzo poboczna, jeden z siedmiu mężów Evelyn. Obserwujemy trójkę jego dzieci, jak zmagają się z różnymi problemami, z różnymi takimi
no powiedziałabym, ciężkimi sytuacjami, jest dosyć ciężko wytłumaczyć, o czym ta książka jest, dlatego że ta książka cały czas przeplata właśnie przeszłość z teraźniejszością, przeplata różnego rodzaju takie po prostu rodzinne dramaty, zwykłe, normalne życie i jakby z tego tworzy się cały obraz finalny tej książki. Ta książka ogólnie rzecz biorąc zaczęła się naprawdę świetnie i na początku niezwykle mi się podobała, ale muszę powiedzieć, że im dalej w las, tym było gorzej. Zakończenie tej książki jest wybitnie melodramatyczne. Dzieje się po prostu zbyt wiele takich rzeczy, które no, mogłyby się naprawdę wydarzyć w jakiejś brazylijskiej telenoweli, a nie powinny mieć miejsca w poważnej książce, przynajmniej według mnie. I to zakończenie, jakby cała ostatnia część tej książki, trochę ją niestety dla mnie zniszczyła i zdecydowanie obniżyła moją ocenę całości. Natomiast no, nie jest to pozycja zła. Na pewno nie odradzałabym jej nikomu do czytania, zwłaszcza, że no wiecie, jest to taka pozycja wybitnie wakacyjna według mnie, ponieważ mamy tutaj surfing, mamy tutaj plażę, mamy tutaj życie chodząc w klapkach z rozwianymi włosami, mamy tutaj lata 50., mamy teraźniejszość, mamy trochę takiego wglądu w życie niezwykle sławnych i bogatych ludzi. Mamy też, i to jest właśnie bardzo ciekawe, wgląd w to, jak wyglądało Malibu w latach 50., w latach 60., zanim stało się taką bardzo znaną miejscówką, zanim po prostu bogaci ludzie zaczęli tam mieszkać i właśnie możemy też obserwować, jak to po prostu wyglądało, kiedy tam mieszkali sami tacy biedniejsi, lokalni ludzie. Jest to wszystko bardzo ciekawe, mówię, do momentu, w którym cała ta taka melodrama zaczyna się rozgrywać. Także, jeżeli lubicie tego rodzaju pozycje, na przykład, jeżeli bardzo przepadacie za książkami Christine Hanna, to Malibu Rising jak najbardziej może Wam się spodobać. I ostatnią książką, którą przeczytałam, była Kobieta w białym kimonie. Jest to książka, która była dla mnie bardzo dużym, pozytywnym zaskoczeniem. Ja ogólnie z dużym dystansem podchodzę do książek poruszających kultury takie jak na przykład kultura właśnie azjatycka, kultura arabska, etc. Pisanych przez amerykańskie autorki, tudzież po prostu autorki nie pochodzące z tej danej kultury, dlatego że bardzo często, niestety, książki te pisane są przez pryzmat kultury, z której po prostu jest ta autorka. W związku z czym na przykład jeżeli czytam historię dziejącą się w Japonii lat 50., to wolałabym czytać tę historię napisaną przez japońską autorkę, tudzież autora. Mimo że wchodziłam w tę książkę z bardzo dużą dozą sceptycyzmu, to jednak finalnie nie zawiodłam się. W książce tej śledzimy dwie linie czasowe. Z jednej strony mamy współczesną Amerykę, gdzie śledzimy pewną kobietę, która od swojego umierającego ojca dowiaduje się czegoś niezwykle szokującego, co kompletnie zmienia jej życie i wpływa na to, że ona postanawia wyruszyć do Japonii w poszukiwaniu pewnych odpowiedzi. A z drugiej strony mamy późne lata 50. w Japonii i śledzimy bardzo tragiczną historię młodej Japonki, która zakochuje się w amerykańskim żołnierzu stacjonującym w amerykańskiej bazie w jej miasteczku. Na początku jakby te dwie historie toczą się zupełnie oddzielnie od siebie, ale potem oczywiście z czasem zaczynają wypełniać się pewne luki i historie te się łączą. I mimo iż na pierwszy rzut oka brzmi to jak trochę taki, wiecie, klasyczny jakiś film romantyczny na kanale historycznym, to wcale tak nie jest. I najciekawszą rzeczą jest to, że kiedy dojdziecie do końca czytania tej książki i przeczytacie parę ostatnich stron, to zdajecie sobie sprawę, że ta książka tak naprawdę wcale nie jest o tym, o czym myśleliście, że jest przez większość tej historii. Parę rzeczy zostaje wywróconych na głowie i jakby nacisk zostaje położony na coś zupełnie innego niż wydawało mi się przynajmniej przez większość tej powieści. To rozwiązanie niezwykle mi się podobało i uważam, że sprawiło, że z takiej zwykłej książki, która jest taką książką trochę obyczajowo, powiedzmy historyczną, stała się ona książką niosącą jakieś takie większe przesłanie. Dodatkową rzeczą, która bardzo mi się podobała, jest to, że na samym końcu tej książki autorka umieszcza taki swojego rodzaju, powiedziałabym, słowniczek, gdzie tłumaczy różnego rodzaju rzeczy, różnego rodzaju wydarzenia, zjawiska, osoby, które były inspiracją dla opisanych wydarzeń w tej książce. Ta książka jest oczywiście fikcją literacką, ale bazuje na prawdziwych osobach i prawdziwych wydarzeniach. I po prostu widać, czytając tę książkę, zwłaszcza właśnie dochodząc do tych ostatnich części, czytając i czytając
czytając ten słowniczek, widać, że autorka po prostu zrobiła bardzo rozległy research, rozległe badania i nie usiadła sobie tak o po prostu i nie zaczęła tej książki pisać. Także jeżeli lubicie historie obyczajowe, dziejące się na styku więcej niż jednej kultury, jeżeli lubicie książki, które pokazują Wam trochę, jak wyglądało życie w innych czasach i w innej kulturze, to ja Wam ogólnie tę książkę polecam. Tylko jedna ważna rzecz, podobnie jak w przypadku Before the Coffee Gets Cold, musicie wchodzić w tę książkę, biorąc pod uwagę, że jednak kultura japońska jest bardzo odmienna od kultury europejskiej. I pewne rzeczy, które na przykład w życiu tej młodej Japonki, którą śledzimy, w jej życiu, w jej domu, w jej otoczeniu, pewne rzeczy, które dla nas byłyby niedopuszczalne, tam po prostu się działy i jakby ludzie patrzyli na te rzeczy inaczej. Więc no trzeba podchodzić jednak z pewnym dystansem i nie patrzeć na wszystkie zachowania tamtej kultury z tamtych czasów przez pryzmat po prostu tego, co było w Europie. Ja osobiście Wam tę książkę polecam. Ona oczywiście, jak każda inna książka, nie będzie dla każdego, ale ja na pewno sprawię ją sobie na swoją półkę. I to tyle, jeżeli chodzi o książki, które przeczytałam od początku lipca. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, czy którakolwiek z tych książek Was zainteresowała oraz jakie Wy książki zaczęliście czytać w lipcu. Dziękuję Wam bardzo jak zwykle za oglądanie, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I co? I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!